Cześć! To Zabawa Mistrzów! Dzisiaj w programie mamy dyskę elektryczną Kawasaki! To może jeździć tak 15-20 km, ale przy mojej niskiej wadze to mniej więcej będzie jeździło właśnie więcej niż ty. No ale nie będziemy jakiś tam... Tak, ale nie będziemy rozwijać takiej prędkości. Ogólnie to maksymalna waga, że można stanąć na niej, to do 100 kg, czyli człowiek, który waży 100 kg właśnie może na niej... Spokojnie, tak. Czyli ja jeszcze się tutaj łapię na to. Jeżeli chodzi o wspinanie, to góra musi mieć 30 stopni. Znaczy maksymalnie kąt wspinania, tutaj jest napisane 30 stopni. Tak, to przetestujemy na pewno. Silniki mają po 250 W. To jest chyba jedna z szybszych desek na naszym rynku polskim. 15-20 km, no to jest dużo. Deska wygląda bardzo fajnie, tutaj zielone takie właśnie obramowanie. No bardzo fajnie, ale jak oceniasz? Całą deskę? No wygląd, bo... Wygląd możemy od razu ocenić, prawda? O, fajne tutaj, bardzo mi się podoba te takie napisy, te takie strzałki, bo jak jedziemy... I one się świecą, będą mogli to zaraz zobaczyć. Tak, one się świecą w ciemności, także naprawdę super. Ja oceniam wygląd 10 na 10, także naprawdę super. No i zobaczymy teraz, jak tutaj ta deska się sprawuje. Plecak, torba w zestawie. Ukryte słowo, hashtag Kawasaki. Zobaczymy, jak Kawasaki radzi sobie w jeździe pod górkę. Myślę, że tutaj jest więcej stopni niż tyle, ile mówiłem. Może nie jest 45 stopni, ale coś pomiędzy. Zobaczmy. Górkę i trudny teren, także nie wiem, czy się nie wywalę, ale chcę dobrze dla Was przetestować ten sprzęt. Wjechałem bez większych problemów. Teraz miałem taki rok przerwy właśnie z tą deską, ale chcę Wam powiedzieć, że w 15 minut możecie się nauczyć jeździć na takiej desce, także naprawdę spoko. A teraz mamy test ekstremalny, dlatego że ja będę jechał na desce elektrycznej, tak, a tata będzie jechał na hulajnodze. I ogólnie cała zabawa polega na tym, że ja będę trzymał kierownicę, będę jechał. I mamy nadzieję, że to sprawi, że właśnie hulajnoga będzie jechała. Tak, ale słuchajcie, tak, to zabawa zabawą, ale tak jak Zebiusz powiedział, to jest w ogóle jego pomysł i to jest test ekstremalny, także żebyście nie robili tego sami, bez rodziców, tak? Jeżeli rodzic będzie chciał,
i wam się zgodzi, to możecie spróbować. Dobra, no to proszę. Uwaga, no i jedziemy. Ja sobie stoję dwoma nogami, nic nie robię. Podejdź trochę do przodu, szybciej troszeczkę, żeby ręka była twoja, ciągnęła mnie, bo tak nie pchasz. Dobra, dobra, dobra. No i widzicie, no to jest dobry sprzęt, tak? Kawasaki to jest marka znana na całym świecie. A, przejechałem, dobrze. O kurde, jaka prędkość. Dobra. Jadę dalej, jadę. Eusebiusz zaraz dojedzie, mnie przechwyci, tak? Mam nadzieję. Jest Eusebiusz, dobra. I jedziemy. Pełna moc. Także z kimś dorosłym idealna zabawa. Prezent też fajny na komunię. Dzień dziecka. Moja ocena w skali od 1 do 10 na ten sprzęt to 10 na 10! Uuu, super! I jeszcze obserwujcie nasz kanał, czyli wciśnijcie czerwony guzik i komentujcie.